No, witajcie na kolejnej lekcji matematyki. Dzisiaj zajmiemy się obliczeniem wartości nieskomplikowanych wyrażeń arytmetycznych zawierających ułamki zwykłej liczby dziesiętne. Więc mimo iż to brzmi w miarę trudno, to wcale to nie jest takie trudne. Jest to po prostu kolejność wykonywania działań, którą już w miarę podstawy, czy pewnie wszystko też mieliśmy w podstawówce, jednak tutaj dokładnie, aby się nauczyć. Powtórzymy sobie wszystko jeszcze raz. Więc tak, jeśli mamy działanie, to najpierw, jeśli oczywiście są, bo jeśli nie ma, no to pomijamy. Wykonujemy działania w nawiasach. Potem wykonujemy potęgowanie i pierwiastkowanie, potem mnożenie i dzielenie i na końcu dodawanie i odejmowanie. Jest to całkiem logiczne i mam nadzieję, że wszystko to szybko zapamiętacie. Więc teraz jedynie, aby wszystko nam dobrze zapadło w pamięci, rozwiążemy kilka przykładów. Najpierw kilka prostych, potem no, kilka troszeczkę, no nie trudniejsze, tylko będzie tam więcej liczenia. Zacznijmy od prostych. Pierwszy przykład jest w miarę chyba wszystkim znany. Jest to klasycznie, pani posłowie pytają się. Tutaj najpierw wykonujemy oczywiście mnożenie, 2 razy 2 to jest 4 i dodajemy do tego 2. 2 do tej 4 to jest 6. Nie żadne 8, żeby nigdy nie popełnić błędu, że najpierw dodajemy 2, dodać 2, czyli 4 i potem mnożymy razy 2. To jest kategoryczny błąd. W kolejnym przykładzie mamy dokładnie to samo co w pierwszym. Dzielimy 18 przez 6, to jest 3 i potem czy od tego 5 odejmujemy to, co nam wyszło z tego, czyli 3, to jest 2. O, w kolejnym przykładzie mnożymy najpierw 3 razy 4, 4 razy 3, potem i odejmujemy ten iloczyn od tego, to jest 12 minus 1, minus 12, to jest 0. Dobra, tutaj już mamy nawiasy, mimo że ten nawias tutaj całkiem niepotrzebny, ponieważ gdyby go nie było, to dużo by to nam nie zmieniło w wykonywaniu. Jednak jeśli on już jest, no to wykonajmy go jako pierwszego. To jest 3, 1 razy 3, całkiem banalne. Dzielimy 8 przez 2, to jest 4. Potem mnożymy 2 razy ten n, z którego wyszło 3. To jest 2 razy 3, czyli 4. Dodać 6, to się równa 10. Tak, tutaj w miarę dla przypomnienia, jeśli przed nawiasem lub przed jakimś znakiem typu x, jakąś niewiadomą, czy pi, czy pierwiastek z dwóch na przykład, jeśli nie ma żadnego znaku, to znaczy, że automatycznie jest mnożenie, nie musimy tego zapisywać. Tak, to takie chyba przypomnienie, bo o tym już wcześniej było wspomniane na poprzednich lekcjach. Po prostu wykonujemy nawias, 2 minus 1 to jest minus 1, mnożymy razy 9. Tutaj jeszcze kolejne przypomnienie, to też było, ale jak będziemy częściej powtarzać, to na pewno dobrze nam zapadnie w pamięci. Jeśli mamy liczby ujemne to i mamy przed tym jakieś działanie, to musimy to zapisać w nawiasie, żeby się nam te znaki nie pomyliły. Czyli 9 razy minus 1 to jest logicznie minus 9. Tak, tutaj mamy już potęgi. Pierwiastki odpuścimy, bo w sumie są byłyby za zbyt niskie liczby, albo byśmy musieli zaokrąglić na kalkulatorze, więc to nie ma sensu. Obliczymy najpierw na potęgach. O, tutaj mamy 2 do trzeciej, czyli 2 razy 2 razy 2, 4 razy 2 to jest 8. I mnożymy to razy 3, które były tutaj, to jest 24. Tutaj już mamy działania z dodawaniem, ze wszystkim, znaczy powiedzmy, jest wszystko w miarę, co jest możliwe w tej temacie. Czyli wykonujemy nawias. 1 minus 2 to jest minus 1 do kwadratu, czyli minus 1 razy minus 1 to jest 1, już tutaj jest minus 1 do kwadratu i to jest z tego 1. Potem dodajemy do tego 2 razy 3 do kwadratu, 3 do kwadratu to jest 3 razy 3, czyli 9. To jest 2 razy 9, to jest 18. 18 dodać 1 to jest 19. Tutaj mamy przykład z dwoma nawiasami, z którego pierwszego nawiasu wynosi minus 1. Minus 1 do kwadratu to jest 1. 2 minus 1 to jest 1 do kwadratu. To jest nadal 1, bo 1 razy 1 to jest 1. Więc tutaj mamy 1 razy 1 równa się 1. Całkiem logiczne. Prosty przykład. Po prostu jest zapisane tak trudno, a wynik jest całkiem banalny. O, tutaj mamy nawias kwadratowy już. Najpierw w prawidłowej kolejności liczymy nawias, który jest okrągły. To jest 4. I potem musimy wyliczyć cały środek tego nawiasu. Czyli to będzie, tu jest z tego 4, z 2 do kwadratu to jest też 4, i tu mamy 4 minus 2 razy ten nawias, który było 4.
Czyli łącznie w środek tego nawiasu to jest minus 4, podnosimy wszystko do kwadratu. No i to jest minus 4 razy minus 4, to jest 16. Tak, no i to by było w sumie na tyle, czego się dzisiaj nauczyliśmy. Jest to temat w miarę prosty. W sumie jak cała matematyka jest prosta, tylko po prostu musimy trochę się pouczyć i zobaczyć, poznać wszystkie tej zastosowania, wszystkie zasady. A tak naprawdę to nie ma tutaj nic trudnego. Jedynie co może być to trudniejsze liczby, ale to zawsze możemy skorzystać z działań pisemnych lub z kalkulatora. No mam nadzieję, że łatwo zapamiętacie tę lekcję. Zachęcam do oglądania kolejnych lekcji, które też będą się szybko pojawiały. Zachęcam do polajkowania naszej strony na Facebooku oraz do zasubskrybowania naszego kanału na YouTubie. Na pewno jeśli będzie dużo tych pozytywnych opinii, zachęci nas to do robienia jeszcze więcej lekcji. Dziękuję za uwagę i zachęcam ponownie.